nie ma zapewnionego finansowania, musimy sięgnąć do naszej samorządowej kieszeni i wspierać jakaś policję. Ale Państwo, głosując, opowiadając się przeciwko temu stanowisku, zdajecie się twierdzić, że to tak ma być po prostu, że nie chcecie walczyć o odpowiednie finansowanie. Zgadzam się z Panem Radnym Temanem, że trzeba ująć tutaj straż pożarną, to jest w tej samej sytuacji, więc już zmodyfikowałem trochę to stanowisko, które tak na gorąco powstaje i proponuję, żeby ono brzmiało tak. Rada Miejska w Łodzi zwraca się do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o zapewnienie finansowania funkcjonowania Policji i Straży Pożarnej na odpowiednim poziomie, w szczególności na terenie miasta Łodzi. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Niedopuszczalny jest stan stałego niedofinansowania Policji i Straży Pożarnej, wymuszający wspieranie ich w kolejnych latach ze środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Pani Radna Kopcińska się zgłaszała. Dzisiaj na posiedzeniu Komisja Ładu Społeczno-Prawnego na mój wniosek jednomyślnie przyjęła projekt stanowiska Rady Miejskiej, w którym zwraca się Rada do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o zapewnienie na odpowiednim poziomie funkcjonowania i finansowania Straży Pożarnej i Policji. Bo niestety mamy do czynienia z takim stanem rzeczy, w którym Policja i Straż Pożarna są generalnie permanentnie niedofinansowane i w zasadzie na samorządach wymusza się dopłacanie, dokładanie ze skąpego, szczupłego budżetu samorządu środków na zapewnienie funkcjonowania Policji. Tak być nie może, ponieważ samorząd ma swoje własne zadania, które też musi realizować. Jakim cudem pod obrady Komisji trafiają punkty, które według decyzji Komisji nie są merytoryczne? Wynika to z dyspozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej, który kieruje pewne projekty do zaopiniowania przez Komisję, które uznaje za właściwe i uznałem ja jako Przewodniczący, że należy wprowadzić do porządku taką propozycję, bo to był proponowany porządek obrad, po to, żeby jeżeli Komisja zdecyduje, że zajmuje się jakąś sprawą, mieć na miejscu urzędników, których można pytać, przygotować się, przeanalizować dokumenty. Natomiast od początku wiedziałem, że będę proponował, żeby jednak uznać, że w tej sprawie nie jesteśmy właściwi, że jednak kwestie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem Policji, Straży Pożarnej czy Straży Miejskiej to są takie dziedziny, gdzie trudno mówić wprost o współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze stowarzyszeń, fundacji i dlatego Komisja uznała się za niewłaściwą. No, ale przy takiej propozycji Przewodniczącego Rady nie chciałem jako Przewodniczący z góry decydować, że tą sprawą nie będziemy się zajmować. Tu konieczna była decyzja Komisji.